zbudować tego młodego Popowicz i on jak widać czas eliminacji 47-62 no, to jest nawet słabszy czas niż jego życiówka z drugiego basenu. Także widać, że nie jest juniorowi łatwo utrzymać wysoką formę przez dłuższy czas. ...44,94 sekundy, a Marie Levo, Francuz, rekord świata ustanowił w Rijece w Chorwacji w 2008 roku. Patrzymy na Chalmersa, patrzymy jak rozpocznie reakcja, jednak w czołowej trójce nie ma Chalmersa. 62 sekundy to był czas, jaki miał najlepszy, ale teraz widzimy już Chalmers bardzo dobrze rozpoczyna. No i zobaczymy, czy będzie szybciej niż 21,72 sekundy, kiedy padał rekord świata, jest bardzo bliziutko, 21,40, 32 sekundy szybciej niż rekord świata, a zatem Kyle Chalmers ma szansę tutaj poprawić rekord świata, zdecydowanie już prowadzi, on widać nie interesuje się tylko i wyłącznie zwycięstwem, ale chce popłynąć tutaj i pobić rekord świata. 44,94 sekundy, tyle potrzebował Francuz Levo, by ustanowić rekord świata. Ile ma reprezentant Australii? Jest rekord świata, 44,84 sekundy, a zatem o 0,1 poprawił rekord świata. Kapitalny wyścig w wykonaniu Kyla Chalmersa, wicemistrza olimpijskiego z Tokio na setkę z 50-metrowej pływalni, ale od kilkudziesięciu sekund rekordzisty świata, 44,84 sekundy. Fantastycznie to popłynął. No przypomnę, wynik Amore Levo, 2008 rok i kostiumy szybko pływające. Tym bardziej trzeba docenić ten wynik Kyla Chalmersa. I już od razu się szykujemy na pojedynek Chalmers-Dressel w grudniu w Abu Dhabi. To może być rzeczywiście niesamowity wyścig mistrzostwa.